Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Witkiewicz i to jest mój podcast Literatura Przepiękna. Kiedy myślę o wielkich pisarzach, to mam takie wrażenie, że możemy podzielić ich na tych, którzy piszą wielkie dzieła w sposób bardzo skomplikowany i na tych, którzy piszą równie wielkie dzieła, ale w sposób bardzo prosty. I do tych pierwszych trzeba przykładać rozmaite narzędzia analityczne, bo inaczej nie wchodzimy w strukturę takiego tekstu, tylko tak ślizgamy się po powierzchni. Tam będzie na przykład Faulkner albo Antonio Lobo Antunesz z naszego ostatniego odcinka. A w tej drugiej grupie będzie na przykład Hrabal i będzie też nasz dzisiejszy bohater, czyli węgierski pisarz Szandor Maroi. Oni z kolei piszą tak, że nie potrzeba żadnych doktoratów, żeby zachwycić się tą prozą, albo wręcz przeciwnie, czyli się nie zachwycić, na pewno, żeby tę prozę zrozumieć i mieć do niej jakiś konkretny stosunek. I dzisiejsza książka, z którą do Państwa przychodzę, książka Żar, jest właśnie taka, czyli niby prosta, napisana tak po Bożemu, od brzegu do brzegu. Ale przy tym tak bardzo intensywna, skondensowana w tej treści i też wspaniała, przynajmniej dla mnie wspaniała, że kiedy ją odkładamy, to mamy bardzo wiele pytań. Od takich ogólnych, czyli o czym właściwie ta książka była, po pytania szczegółowe, czyli dotyczące konkretnych zachowań, decyzji, tajemnic naszych bohaterów. Ta książka to jest drobinka. Bo ma niecałe 170 stron. Zastanawiałam się, czy to nie jest przypadkiem najlepsza książka, jaką przeczytałam w tym roku, i chyba tylko chwała Portugalii, którą ostatnio omawiałam, może z nią konkurować, więc niech to będzie takim miernikiem mojego zachwytu. I co my tutaj mamy? Jak ta powieść wygląda? Otóż mamy tutaj opowieść o przyjaźni, lojalności, o spotkaniu po latach. Głównym bohaterem jest generał, człowiek już stary, dość surowy. Ta nazwa generał myślę, że też jest taka mówiąca i on dostaje list od swojego przyjaciela sprzed lat, Konrada. Konrad pisze w tym liście, że jest akurat teraz w mieście, w związku z czym generał postanawia go zaprosić do siebie, do swojego zamku. Ten dzień, w którym generał otrzymuje list, i w którym razem z jego nianią będą przygotowywać dom na spotkanie, a potem noc samego spotkania, to będzie właściwie cały czas powieści, czyli będzie to zamknięte w trakcie jednej doby, ale dzięki tym wspomnieniom i takim wielkim monologom generała, będziemy też mieć całą rekonstrukcję jego życia. Więc będą takie dwie płaszczyzny czasowe, ale jest to pięknie poprowadzone w taki bardzo naturalny sposób. My właściwie od początku wiemy, że to spotkanie, czyli spotkanie generała i Konrada, to nie będzie takie zwykłe spotkanie, to będzie takie spotkanie, na które czeka się całe życie i po którym można umierać. I skąd my to wiemy? Po pierwsze stąd, że generał, prosi swoją nianię Nini, by dom wyglądał identycznie jak w chwili ich ostatniego spotkania, czyli przed 41 laty, bo tyle upłynęło od momentu, kiedy Konrad ostatni raz był w tym domu i wszystko ma być tak samo. Generał bardzo o to prosi, żeby stół był nakryty w identyczny sposób, żeby krzesła stały w tym samym miejscu, to odtworzenie sceny bardzo dobrze oddaje cały charakter tej książki bo Moray pisze w taki bardzo wyrafinowany sposób ale to jest taka elegancja i takie duże partie retoryczne które sprawiają że to jest wszystko bardzo teatralne i to czasem powoduje że my mamy takie poczucie pustki że to jest właśnie teatr a nie życie i że nawet w tym geście odtwarzania dekoracji sprzed lat, też jest zamysł jakiegoś spektaklu. Więc po pierwsze, te dekoracje nam na to wskazują, a po drugie, my od początku wiemy, że ta para bohaterów przez lata była nierozłączna. Może przeczytam taki króciutki fragment, który nam o tym mówi. On zaczyna się tak. Od pierwszej chwili żyli razem, jak jednojajowe bliźnięta w matczynej macicy. Nie musieli nawiązywać przyjaźni, jak zwykle to robią rówieśnicy, pośród śmiesznych i uroczystych zarazem ceremonii z zuchwałą popędliwością, tak jak to jest, kiedy między ludźmi pojawia się pożądanie w nie do końca uświadomionej i karykaturalnej formie. Kiedy jeden człowiek po raz pierwszy chce odebrać światu ciało i duszę drugiego człowieka, aby jedno i drugie należało już tylko do niego, tylko do niego. Taki jest przecież sens miłości i przyjaźni. Przyjaźń ich była tak poważna i pozbawiona słów, jak każde wielkie uczucie, które ma trwać przez całe życie. A w każdym wielkim uczuciu także i tym jest wstyd i świadomość grzechu. Człowiek nie może bezkarnie zabrać innym drugiego człowieka. I w tym fragmencie to jest przekład Feliksa Neca. Jest właściwie wszystko, na czym chciałabym się dzisiaj oprzeć w tej swojej opowieści o tej książce. Oczywiście tak, żeby nikomu nie zdradzić zbyt wielu szczegółów, bo ta podróż, podróż literacka jest piękną podróżą i chciałabym, żeby każdy miał szansę odbyć ją samodzielnie. I co my w tym fragmencie mamy? Mamy oczywiście Podkreślenie nierozerwalnej więzi, ale już wiemy, że ona jednak została zerwana, skoro Konrad i generał nie widzieli się przez 41 lat. I tu pytanie, które ciśnie się na usta, i to będzie też takie główne pytanie stawiane przez całą tę powieściową noc. Co się właściwie stało wtedy, przed 41 laty? Dlaczego Konrad wyjechał, i dlaczego generał go nie szukał, skoro byli takimi przyjaciółmi? I oczywiście, czy jak w każdej dobrej powieści, była w to zamieszana kobieta, a jeśli tak, to jaka? I oczywiście taka kobieta była była nią Krystyna, żona generała, a ponieważ to ona dostała tutaj najmniej uwagi w całej tej powieści, to będę teraz mówić tylko o niej. Kiedy przeczytamy całą tę książkę, możemy mieć wrażenie, że pomimo tego, że Krystyna jest jedną z głównych bohaterek, to jej tutaj prawie nie ma. I ta obecność, albo raczej nieobecność Krystyny jest bardzo znacząca. My już na samym początku powieści dowiadujemy się o jej śmierci, więc to jest taki trójkąt miłosny. Klasyczny zresztą trójkąt powieściowy, który już na starcie jest niekompletny. I to też jest znaczące: to, że cała ta sprawa jest postrzegana przez generała jako rzecz do wyjaśnienia tylko między nim a Konradem czyli taka męska sprawa, męska rzecz. A sama Krystyna też będzie pisana z perspektywy męskiej. To powinno nam uruchomić jakieś lampki ostrzegawcze w głowie i postawić pytanie, dlaczego generał, skoro miał 8 lat na wyjaśnienie wszystkiego ze swoją żoną, to z tego nie skorzystał. 8 lat, bo przez 8 lat po wyjeździe Konrada Krystyna żyła, później zmarła. Więc dlaczego tego nie zrobił? Jedna rozmowa by wystarczyła. Może dlatego, że tak jak wspomniałam, wszystko, co męskie, będzie tutaj niemal święte męska przyjaźń, męski honor, męskie wybory, męskie sprawy. Nieważne, że Krystyna przecież była jego żoną, czyli człowiekiem, którego samodzielnie wybrał. Wybrał sobie ją na towarzyszkę życia, zaprosił do współtworzenia tego życia, a teraz ją zupełnie wymazuje. Wszystkie określenia, jakie przychodzą mi teraz na myśl, gdy opowiadam Państwu o Krystynie, są bardzo smutne. Ona jest w tej powieści synonimem pustki, bierności, nieobecności, samotności. Ale jest też opisywana tak, jakby była zdrajczynią i wcale tutaj nie mam na myśli zdrady fizycznej, małżeńskiej. Tylko raczej to, jak generał postrzega kobiety. A postrzega je tak, że one są z założenia kimś niżej od mężczyzn. To pada w tej książce wiele razy, czasami w mniej, czasami w bardziej zawalowany sposób. Na przykład jest taki fragment, że kobiety nauczyły Konrada i generała fizycznej miłości, ale ponad kobietami było dostępne coś, tylko dla mężczyzn i to była przyjaźń. Tak jakby kobiety w ogóle nie były na tyle szlachetne i kompletne, żeby móc stworzyć przyjaźń. I żeby tę przyjaźń w jakiś sposób rozumieć. Przez te podkreślenia, my, jako czytelnicy, możemy się trochę irytować, to jest ta irytacja, o której wspomniałam we wstępie, ale my też wiemy. Że Krystyna musiała być bardzo samotna, że miała pałac, miała pozycję społeczną, zresztą to małżeństwo zostało zaaranżowane właśnie w taki sposób, żeby ona na tym zyskała właśnie status społeczny i wygodne życie w luksusach, ale co z tego, skoro nie miała nic więcej? To jest takie wcielenie węgierskie Anny Kareniny która po prostu jest bardzo nieszczęśliwa w swoim małżeństwie i szuka sposobu, żeby się wyrwać z tej pustki, ale wyzwoleniem, podobnie zresztą jak u tą stoja, może być tylko śmierć. I nie wiem, czy to wynika ze strategii pisania tej konkretnej powieści, czy to jest może jakaś taka rysa charakterystyczna, dla twórczości tego pisarza, ale widać wyraźnie, jak on zabiera Krystynie prawo do głosu, a tym samym zabiera jej prawo do obrony, bo oskarżenie pada, ale bronić się nie możemy. I nie chodzi mi nawet o to, że on ją wprowadził już martwą do powieści, ale też o szereg innych decyzji, na przykład o gest spalania jej pamiętnika. Bo ona pozostawiła po sobie pamiętnik, a generał wrzuca go do ognia. Nie czyta, tylko go spala. Dlaczego on to robi? Czy robi to dlatego, że nie chce znać tej prawdy, czy dlatego, że prawda Krystyny nie jest dla niego taką prawdą obiektywną? Bo spójrzmy jeszcze raz na tę scenę, o której wspomniałam, kiedy kolacja ma być przygotowana. Stoją już na naszej scenie krzesła i on wywleka tego ducha Krystyny na scenę. Cały czas jesteśmy w konwencji teatru, dlatego tak mówię o tej scenie. Wszystko jest przygotowane: stoi stół, niebieskie świece, konkretne dania, wino. Nie ma wina, która lubiła Krystyna. Ten brak cały czas nam towarzyszy. Brakuje też rzeczy, które ona lubiła, które były dla niej ważne, i stoi puste krzesło czyli właśnie ten symbol tej kobiety i to krzesło też oczywiście jest puste. Wszystko po niej jest puste jest takim brakiem. I kiedy wprowadzamy tego ducha, to pozbawiamy go głosu. Chociaż w sumie generał wszystkich pozbawia głosu, bo on jest tak dominującym, Apodyktycznym bohaterem, że właściwie nikogo poza swoją nianią do głosu nie dopuszcza. W tym fragmencie, który przeczytałam na początku, była wzmianka o tym, że męską przyjaźń scala pożądanie, czyli że jest w tym po prostu eros. Jeśli myśląc o tych słowach, zerkniemy na to puste krzesło, na to miejsce po Krystynie. To możemy tam zobaczyć takie odbicie tych wszystkich teorii, w ramach których cały świat opiera się na tym, co męskie, na męskich relacjach, a kobiety, ich obecność ma tylko dać pretekst właściwie do tych relacji. To tak jak w takim słynnym powiedzeniu, że celem małżeństwa jest nie tyle uzyskanie małżonki, ile pozyskanie szwagrów. I ten motyw scalania byłby nawet interesujący, ale pojawia się problem, albo nawet nie problem, tylko taki tragizm, bo Krystyna powinna być ogniwem, a staje się tutaj ofiarą. Kiedy będziecie państwo czytać tę książkę, bo wierzę, że będziecie, to zwróćcie uwagę na symbole, które pojawiały się po drodze. Ich jest bardzo dużo. Jest na przykład symbolika polowania. Jest taka scena, przepięknie poprowadzona. Miałam dreszcze, kiedy ją czytałam. To kiedy rozpiszemy sobie symbole, to w ostatecznym rozrachunku zwierzyną okaże się właśnie Krystyna. Wiele zresztą tutaj można mówić o symbolach i praktycznie każdy z nich możemy przyłożyć do tej bohaterki. One niby mówią nam o generale, ale bardzo zachęcam, żeby skręcić z tej ścieżki interpretacyjnej i zastanowić się, co one mówią o Krystynie, puste miejsce po obrazie, świece, nawet ten tytułowy, wieloznaczny żar. Wielość tych symboli, która moim zdaniem wskazuje nam na to, jak wielka jest to powieść, ta wielość sprawia, że my możemy całe noce poświęcać na to, żeby szukać sensów tej powieści. O czym ona właściwie jest? Może jest o tym, jak wiele tajemnic każdy z nas gromadzi przez swoje życie? A może jest o tym, kto jest naszą tajemnicą? Bo tajemnicą i kluczem tej powieści jest w pewnym sensie Krystyna, ale może być nim także Konrad. A może ta książka jest całkiem o czymś innym, na przykład o tym, kiedy nasze życie jest domknięte i pełne na tyle, że my możemy się z tym życiem pożegnać, że stajemy, jak to moja babcia mówiła, w prawdzie, w prawdzie o samym sobie, znamy wszystkie odpowiedzi, a może nawet nie znamy odpowiedzi, ale wiemy, że czasami ważniejsze jest samo pytanie i że na odpowiedzi nie zawsze trzeba czekać. Piękna jest to książka i bardzo Państwa do niej zachęcam. A na zakończenie przeczytam jeszcze fragment. Jeden fragment, czyli rozmowę generała z Nini, jego nianią, która ma już 91 lat. Ona go wychowała, wykarmiła, a potem minęło 75 lat, zdarzyło się całe życie. Dziękuję Państwu bardzo za ten odcinek. To była przyjemność móc go nagrywać. A teraz już fragment. Przeniesiemy się razem do pałacu i będziemy w tym pałacu oczekiwać na przyjazd naszego gościa. Pałac w minionych kilku godzinach zaczął żyć jak mechanizm, który nakręcono. Nie tylko meble zaczęły żyć fotele i sofy uwolnione od letnich płóciennych pokrowców ale i obrazy na ścianach wielkie żelazne świeczniki ozdobne przedmioty w oszklonych szafach i na się kominka, w kominku zaś polana, przygotowane do podpalenia, ponieważ po północy, zostawiając wilgotne i oślizgłe ślady, wchodziły do pokoi chłodne opary kończącego się lata. Przedmioty jakby nagle nabrały sensu i chciały udowodnić, że wszystko na świecie ma sens tylko wtedy, gdy ma coś wspólnego z ludźmi, gdy jest częścią składową ludzkiego losu i ludzkiego działania. Generał patrzył na obszerny westybul, na kwiaty ustawione na stole przy kominku, na rozmieszczenie foteli. To krzesło obite skórą, powiedział, stało po prawej stronie. Pamiętasz? Spytała niania i mrugnęła do generała. Tak. Powiedział. Tutaj siedział Konrad pod zegarem przy ogniu. Pośrodku, naprzeciwko kominka, na florenckim krześle, siedziałem ja. Krystyna siedziała po drugiej stronie, w fotelu, który przywiozła jeszcze moja matka. Dokładnie pamiętasz, powiedziała Niania. Tak. Generał oparł się o poręcz schodów i spojrzał na dół w głąb westybulu. Co podasz gościowi? Pstrąga, powiedziała nini. Zupę i pstrąga, stek i sałatę, perliczkę i płonące lody. Kucharz nie robił ich już od dziesięciu lat, ale może będzie dobrze, powiedziała z zatroskaniem. Bacz, aby było dobrze, wtedy były również raki. Tak, powiedziała spokojnie niania. Krystyna lubiła raki. Pod każdą postacią. Wtedy jeszcze były raki w potoku. Teraz już nie ma. Wieczorem nie zdążyłam sprowadzić z miasta. Bacz na wino, powiedział generał cicho i poufnie, jak wspólnik przestępstwa. Przynieś rocznik 86 z Pommart. Jedną z tych olbrzymich butelek. Pamiętasz? Tak, niania zamyśliła się. Z tamtego jest tylko wytrawne. Krystyna piła pół słodkie. Jeden łyk, powiedział generał, zawsze tylko jeden łyk do pieczeni. Nie lubiła szampana. Czego ty chcesz od tego człowieka? Spytała Niania. Prawdy, powiedział generał. Dobrze znasz prawdę. Nie znam powiedział głośno, i nie przejmował się tym, że lokaj i pokojówka na dźwięk jego głosu przestali układać kwiaty i spojrzeli w górę po czym gwałtownie spuścili oczy i wrócili do swego zajęcia. Kiedy właśnie prawdy nie znam. Zdaje się, że już nadjeżdża, powiedział i wyprostował się. Bacz na wina i na wszystko nini. Od wejścia dał się słyszeć zgrzyt kamieni na podjeździe i turkot kół landa. Generał oparł laskę o poręcz schodów i zostawiwszy ją tam, ruszył w dół na spotkanie gościa. U szczytu schodów na moment przystanął. Świece, powiedział, pamiętasz? Świece stołowe, niebieskie, czy jeszcze są? Zapalcie je do kolacji, niech się palą. Nie pamiętałam o tym, powiedziała Niania. A ja tak, odparł przekornie. Wyprostowany w czarnym ubraniu, starczo i uroczyście powoli schodził po schodach. Otworzyły się wielkie oszklone drzwi salonu i w ich progu, w ślad za lokajem, pojawił się stary człowiek. Widzisz, jeszcze raz przyszedłem, powiedział gość bardzo cicho. Nigdy nie wątpiłem, że tak się stanie. Odparł generał równie cicho i uśmiechnął się. Uścisnęli sobie ręce bardzo uprzejmie. I to jest koniec cytatu. Zostawiam Państwa w tym miejscu, w tej sali. Za chwilę generał zaprowadzi Konrada tam, gdzie wszystko jest już przygotowane. A chwilę później rozpęta się wielka burza, wyłączył prąd i te niebieskie świece będą jedynym światłem, jakie tutaj pozostanie. Zapraszam Państwa do tej książki, do tego pałacu i do tego pokoju. I do wspólnego szukania sensów, jakie w tej i każdej następnej książce będziemy wspólnie odnajdywać.